przyszłym tygodniu rusza od dawna oczekiwany remont ulicy Starowiejskiej w Nowym Sączu. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Na razie remontowany będzie odcinek od ronda do placu zabaw. Kompleksowy remont, kompleksowa modernizacja obejmująca nie tylko nawierzchnię, ale także ciąg pieszo-rowerowy, także oświetlenie, także odwodnienie, które jest w tamtym miejscu bardzo ważne, wielokrotnie mi zgłaszane przez mieszkańców ulicy Starowiejskiej. Oczywiście również nowoczesny, bezpieczny parking wokół cmentarza. Koszt inwestycji to 1 700 000 złotych. 1 000 000 złotych na ten cel miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.